Słuchajcie, przyjechaliśmy z żoną do Krynicy Morskiej. Tutaj zagościliśmy w tym domu u tej pani. Dom stuletni, zabytkowy. I będziemy tutaj spędzać 3 noce. Oliwia zaprzyjaźniła się z psem. Słuchajcie, jest tu bardzo, bardzo piękne miejsce, bardzo piękny stary domek, urocza pani, która bardzo miło nas przyjęła, nie za bardzo wysoką cenę. Także więc, jeżeli ktoś jest chętny przyjechać do Krynicy Morskiej, to bardzo polecam, żeby odwiedził naszą gospodynię. Bardzo fajnie tutaj jest, super, super. Minet zadowolona, bo mieliśmy problem, że może nie znajdziemy jakiegoś pokoju, ale tu jest pięknie i fajnie. Wszystko jest na miejscu, kuchnia jest do dyspozycji, lodówka, plaża z jednej strony, z drugiej strony. No, Oliwia nasiadała na psa. No, no tak, tak, ona się będzie huśtać, ona lubi. Zobaczcie, tutaj przy naszym domu dziki sobie chodzą normalnie po ulicy. O, a Minet, nie blisko Oliwia, nie blisko, bo może być problem. Nie blisko, nie zbliżaj się do niej. Uciekaj, odejdź z nią, odejdź z nią, odejdź. O, 2 dziki sobie chodzą. Normalnie w biały dzień nie boją się ludzi. Tutaj chodzą. U nas w Kobyłce też chodzą dziki wieczorami, ale się boją. Idziemy teraz sobie na plażę. Zobaczyć, jak wygląda plaża tutaj w Krynicy Morskiej. Minet zadowolona, bo na samym początku moc atrakcji, dziki na ulicy. Tylko fajnie, tylko jedynym trochę utrapieniem są ogromne komary. Bardzo cięte i bardzo dużo. Musimy pilnować Oliwkę, żeby jej nie jadły. Przyszliśmy na plażę przed zachodem słońca. Piękny zachód słońca będziemy podziwiać w Krynicy Morskiej. No i chcemy zobaczyć, jak tu wygląda plaża. To jak na pierwszy dzień sporo wrażeń, bo przyjechaliśmy późno. Wyjechaliśmy z domu dopiero po południu. Około 1 z Warszawy. Piękny ten zachód słońca. Plaża piękna. Jutro sobie trochę posiedzimy na plaży, poodpoczywamy po podróży. Minet poszła testować wodę, czy jest ciepła. Czy jest ciepła. Zrobił się już wieczór, ściemnia się. Siedzimy tutaj w kuchni na podwórku. I zajadamy chińszczyznę, którą Minet kupiła na Marywilskie w Warszawie, jak wyjeżdżaliśmy tutaj do Krynicy Morskiej. Trochę zjadła po drodze, resztę jemy tutaj. Oliwia też już głodna. Dobre jedzonko, Oliwka? Dobry rajs, tak? Delicious.
Oliwia już patrzy, co tu tylko spsocić. Fajny pokoik. Oliwka. O, tak Oliwia się rozłożyła. Teraz zmiana, Lidia z Minecz się kąpią, a ja nagrywam. Plaża pełna turystów, jak to w Polsce w sezonie. Siedzimy sobie, biesiadujemy. Oliwia je frytki. Mama kupiła jakiś hot doga, już go prawie skończyła. No i leżymy sobie, opalamy, wypoczywamy w Krynicy Morskiej. Idziemy teraz do centrum Krynicy Morskiej. Idziemy może coś zjeść, bo już jest około godziny 17 po południu. No i zobaczymy, bo tu podobno są, odpływają jakieś statki do Fromborka. Zobaczymy, jak się uda. Nie będą zbyt drogie bilety, to jutro kupimy bilety, pojedziemy do Fromborka. Znaczy, popłyniemy do Fromborka. Ale zobaczymy. Spacerujemy, tak, Oliwka? Jest problem, bo jesteśmy w centrum Krynicy Morskiej, obchodzimy którąś restaurację. Pytam się, czy serwują jakieś dania z ryżem. Nie ma. Dla mnie to jest wielki problem, bo nie ma ryżu. Poszła sama pytać i zobaczyć, co ona chce jeść. Bo ja nie wiem, co jej tu ja wybiorę, jak ryżu nie ma. Tak, Oliwka? Oliwka tam nie robi problemu. Rajs, potato, no problem. A mama tylko lubić rajs. Mamy problem z jedzeniem, bo Minet nie chce jeść ziemniaków. No i teraz... Nie, a ryżu nie ma, nie ma gdzie kupić. No i teraz weź, ja będę jadł, ona będzie siedzieć.
wreszcie coś zamówiliśmy. Minet spaghetti, na oliwi będzie zupka pomidorowa z makaronem, a dla mnie naleśniki z twarogiem. Oliwka, usiądź, czekamy na dostawę jedzenia. Przynieśliśmy zamówione jedzenie, spaghetti, naleśniki i zupa pomidorowa. Tak to właśnie wygląda. Ciekawe, czy Oliwii będzie smakować. Oliwia może lubić je cup. Ile atrakcji jest w Krynicy Morskiej? Olivia looking duck? Olivia, podoba ci się? Co? Podoba ci się? Zachód słońca nad Krynicą. Jutro płyniemy na rejs. Bilecik już mamy wykupiony. Do Fromborka płyniemy jutro. Rano o 10:30 wypływamy. Więc musimy trochę wcześniej wstać niż dzisiaj, bo dzisiaj długo spaliśmy. Przyszliśmy już do statku, ale trochę pogoda chyba się psuje. Jeszcze czekamy, bo jeszcze nie jest otwarty. No i mam nadzieję, że będziemy płynąć. Jesteśmy już na statku. Olivia! Niedługo będziemy wypływać. Olivia, tylko spokojnie. Przebudowa portów miejscowości nad zalewą. Największy port na zalewie po stronie Polski znajduje się w Tolkmicku. Tolkmicko przed nami. Tolkmicko to miasto z prawami miejskimi od 1200. Dopłynęliśmy do Fromborka. Thank you.
Jesteśmy we Fromborku. Idziemy teraz do miasta. Może najpierw zajrzymy do tej katedry we Fromborku, tam gdzie jest pochowany Kopernik. Tam chyba trzeba płacić bilety. Bo chyba za darmo nie ma oglądania. Oliwia wiecznie marudzi tylko. Chce chodzić, ale sama chodzi swoimi ścieżkami. O, Oliwia sama walking? Sama będziesz chodzić? Co? Oliwia jest tak nieposłuszna. Wszystkie dzieci są posłuszne, a Oliwia się w ogóle nie słucha. Chodzi swoimi ścieżkami. Nie patrzy, gdzie idzie, tylko idzie prosto przed siebie. Mamy problem, bo minet telefon się wyłączył i nie da się włączyć. Załapał jakąś ruską sieć i się wyłączył. Może Ruscy skakowali minut telefon. Nie wiem, co się dzieje, nie możemy go włączyć. Minut niezadowolona, bo nie może robić zdjęć. Ale ja mam drugi telefon, dałem jej drugi. Niech sobie robi tym, o ile jakiej starczy baterii. Bo minut jak nie robi zdjęć, to jest nieszczęśliwa. To jest właśnie pomnik Kopernika przed katedrą we Fromborku. Właśnie pytam żonę i żona mówi, że w szkole na Filipinach uczyła się o Koperniku. To więc trochę jakąkolwiek o wiedzę trochę ma, bo wie, że to był sławny polski astronom, który odkrył, że Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie odwrotnie. Dlatego zadowolona jest, że jest w tym miejscu. Jesteśmy przed samą katedrą. Ale nie chcemy się pchać, bo Oliwia bardzo marudna, żeby nie przeszkadzać turystom. Oto grupa, która przyjechała razem z nami statkiem, ale my nie opłacaliśmy za przewodnika, więc będziemy szli na własną rękę. Weszliśmy na dziedziniec katedry, ale nie wiem, czy to jest sens tam płacić bilet za wieżę widokową. Jak tu Oliwia nam przeszkadza wszystko zwiedzać, w ogóle się nie słucha. Nie wiem, czy jest sens wchodzić do tej katedry, bo Oliwia nam nie daje. Chodzi swoimi ścieżkami i krzyczy tylko cały czas. O, zobacz, Oliwka. Doszliśmy tutaj do 600-letniego dębu. Dąb przypułkowy Mikołaj, pomnik przyrody. 600 lat. Jaką on ma dziurę w środku, ale żywy jest. Normalnie rośnie. Tata nagra Oliwię, jak Oliwia marudzi. O. Weź tu człowieku zwiedzaj z takim dzieckiem, no. Nie da się. O, o. No, no, no. No, no, no. Nie.
nasze jedzenie. Oliwia jadła rosół. Ja mam kotlet de volaj, a minet polędwiczki wieprzowe. Jedliśmy się i wracamy z powrotem na statek. Niewiele co pozwiedzaliśmy, bo Oliwia nam nie bardzo dała. Ale cóż, wycieczka zaliczona. Na wieżę widokową nie dało się wejść. Ale przynajmniej się najedliśmy, bo tak nie byłoby czasu na jedzenie. Ponieważ tylko 3 godziny ten statek tutaj stoi. A przez 3 godziny to szybko zleciało. I na siedzenie w restauracji byłoby mało czasu, jakbyśmy wszędzie wchodzili. Siedliśmy pod schodami, wózek schowaliśmy, żeby była, Oliwia miała trochę cienia do spania, może będzie spać przy powrocie. Oliwia grzeczna teraz? Grzeczna? Mm-hmm.